Okej, cześć kochani, witam was w kolejnym filmie z serii fotografii przyrodniczej. Wyobraźcie sobie, dzisiaj wybrałem się z kolegą nowo poznanym na Dolinę Baryczy. Zabrał mnie dzisiaj tutaj. Powiem wam, że jestem naprawdę mile zaskoczony z tego względu, że nie ukrywając, jest tu masa dzikich zwierząt. Czego nie mogę powiedzieć o okolicach Wrocławia, bo wiadomo, to jest inny rejon. Ale powiem wam szczerze, że tyle ptaków i saren w jednym miejscu jeszcze nie widziałem. Czekamy z kolegą, aż wypatrzymy jakiegoś bielika, by można było go chociaż ze średniej odległości sfotografować. Nie wiem, jak to będzie. W każdym bądź razie cierpliwie czekamy. Ma jeszcze zamiar mnie zabrać w inne miejsce. Być może również piękne jak to. Zobaczymy. Na tą chwilę mam kilka fajnych zdjęć. Wiadomo, nie są to jeszcze zdjęcia takie, jak ja uwielbiam robić, bo jestem tutaj pierwszy raz, więc terenu kompletnie nie znam. No mam nadzieję, że uda nam się coś naprawdę w dobrej scenerii sfotografować. Tym bardziej, że mamy taką dosyć skokową pogodę, bo jak widzicie za mną, ten wschód słońca już dawno jest, ale ma takie przebłyski słońca, więc musimy cierpliwie czekać przede wszystkim i wypatrywać dzikich zwierząt. Właśnie postanowiliśmy z Piotrem na chwilę przycupnąć i poczekać, bo być może niedługo się może zjawić bielik. Piotr sobie, jak później zobaczycie, usiadł sobie przy brzozie i obserwuje ścianę lasu po prawej stronie. Ja postanowiłem troszeczkę w innym miejscu usiąść, byśmy w razie czego nie mieli tych samych zdjęć. Ciekawe, jak słyszycie, za mną żurawie się odzywają. Prawdopodobnie za chwilę, jak tylko dopiję kawę i się posilę, z Piotrem będziemy zmierzać w kierunku tych żurawi. Zobaczymy, może uda nam się sfotografować. A póki co prowadzimy intensywną obserwację. Nie jest zła. Siedzimy już jakąś dłuższą chwilę z Piotrem. Jak widzę, nie wiem, czy on tam coś fotografuje, czy nie. W każdym bądź razie trzeba się powoli zwijać i iść w kierunku żurawi, które parę minut temu jeszcze hałasowały za naszymi plecami. Zobaczymy, jak to będzie i być może uda nam się sfotografować te żurawie.
Mamo, żurawie na tle pięknego nieba. Coś niesamowitego. Udało się. Co, masz tego kanona czy tam Roma? Ja mam kanona. Kanona, nie? Bo to białe, no tego. Tak.